Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda Śnieg, wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, by sobie pooglądać znowu najlepsze, najciekawsze, najśmieszniejsze akcje od Ero Brawl Stars, więc jeżeli lubicie tą serię, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał po to, by być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. Lecimy po 255 tysięcy subów, moi drodzy, już nam niedużo brakuje, no a w przyszłym roku oczywiście dobijamy 300 koła, więc subskrybujcie kanał, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, wpadajcie na live, wpadajcie na kanał Panda Off, tam wlatują najlepsze momenty z live'ów, wbijajcie również na Instagrama, a my już przechodzimy do najlepszych akcji. Dobra, moi drodzy, a więc zaczynamy. Pierwsza akcja, co my tutaj mamy? Kruczek się bije z Edgarem. Dobra, spowolnił go, obija go. Okej, okay, i co, tamten padnie? Nie, zostanie, 1 HP mu zostało. Jaki fart. Nie muszę go naklepić. Nie, dobra, już myślałem. Ale mało brakło, mało brakło, szczerze mówiąc. No nieźle, nieźle, nieźle się tutaj ten Edgar spisał. Ale poleciał ulcik, moi drodzy. Bardzo ładna akcja, oj, ale ten Frank tutaj zrobi oro, coś tak czuję. Okej, zrespim się, nie mów, że porobi ich ten dag. Nie gadaj, nie gadaj, dobra. Jeszcze raz i go porobi, ja nie mogę. Jaki szef w ogóle, nie? Że chłop coś takiego odwalił, to jest naprawdę dobry zadymiarz. Tutaj, menda co walna, idealnie w tego bula jeszcze trafiła sobie, moi drodzy, w tamten sejfik. Więc naprawdę spoko akcja, nasz sejfik, Wike, no nieważne, wiecie o co chodzi. Okej, tutaj co tam się stało, nawet nie zauważyłem, jak to zostało tam odbite. Nani tutaj dostał na łeb, okej. Znowu taka mapa, gdzie tutaj są teleporty na środku. What? Jak go w ogóle zmiotło z planszy? Nie mogę. Co on odwalił ten Rico tym gadżetem? Oj, Tara musi ulta właśnie. No, okej. Okay. Ale niestety... A, chociaż... Nie gadaj, że ona to wybroni jeszcze. Jaki fart, co jest w ogóle? Że ona te dwa ulty miała pod rząd, naprawdę ładnie. Bo inaczej to by było ciężko to wybronić. Dobra, tutaj jeszcze co? Trafi bramkę? Nie zdążył, najgorzej. Już prawie była, moi drodzy... Tutaj wygrana dla nich, ale no niestety nie zdążył, więc trochę unlucky. Okej, okay, dobra, bardzo ładnie tutaj wybronione tym, moi drodzy, Grejem. Dobra, tutaj, co jest w ogóle, ty, ile on ultów pod rząd walną? Nie, nie, co za debil, czemu on mu podał? Jak można być taki OP i tak wybronić? Ulty co chwilę ładować, lecieć do przodu, a na końcu podać przeciwnikowi piłkę, przecież to nie ma sensu. Co to jest za mapa znowu jakaś dziwna? Nie mów, że on jeszcze to jakoś ugra. Nie, dobra, trafił go gadżet, okej, okay, spoko. Dobra, no to Willow może to wygra, tylko musi mieć ulta. Jak, no, Willow ma ulta, no to ona to wygra, bo ona po prostu zultuje go. No, no to, to taka typowa akcja Willow generalnie. To, to akurat typowa akcja Willow. Nie, no nie mów, że... Dobra, myślałem, że jeszcze on to przeżyje i jakimś cudem porobi tą Willow, ale nie, nie udało mu się. Dobra, kolcik na solo, wjeżdża, zbiera par cuby. Bibi jakaś jest, Bibi na klepie. Czy co on tam robi, coś tam pobijał. Dobra, kolejna Bibi. O co tutaj chodzi? Coś nie trafia. Nie, nie mów, że Mortis porobił. Dobra, Mortis porobił Bibi. Nie, 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 Colt, nie możesz. Nie możesz tak robić, nie wierzę. No jak można tak włazić w te ulty? No to jest jakiś żart widzowy, ale ulcik coś siądzie, no tak mi się wydawało. Ładnie. I gadżet jeszcze by się przydał, jak ma. Dobra, ma kolejnego ulta, no to też spoko. I Duszek ją dobije? Duszek ją dobił. No ładnie, ładnie. Ładna akcja, moi drodzy. Dobra, Dynamite tutaj wjeżdża, atakuje. Mortis, ojoj, no to nie przeżyjesz tego. Nie przeżyjesz tego. Nie, nie mów, że jeszcze jakoś go zgadżetuje. Nie gadaj. Nie wierzę w to. Nie, jaki fart. To jest dosłownie widzowie fart potężny. Trochę skilla też, ale no fart dosyć mocny, że taki odklejony ten Mortis był. Dobra, Piperka tutaj ładnie zebrała te gemy. Okej, okay. Koletka tutaj dostała na łeb od Mandy w trakcie wracania ultem. Nieźle. Dobra, tutaj ataki Shelki. Okej, co ona tu próbuje jakoś wejść do środka? Aha, no właśnie, teraz może wejść, bo dopiero rozwaliła sobie to przejście. Ładnie, ładnie. No odklejony tutaj Edgar ewidentnie. Okej, Broczek wjeżdża. Nie trafił prawie żadnym atakiem z ulta. A Fang Scorbus co w ogóle nie trafił w niego ultem i spadł w strefie. No nie, niezły ziomek. Okej, bo tutaj porobiony, dobra. No i o co chodziło w tym? Aha, miny, miny ich wysadzam. What? Co to się zlagowało? Dobra, myślałem, że się zlagował filmik przez chwilę. Ładna, ładna akcja Kruka. Ładna akcja Kruka, moi drodzy. Okej, okay, Mortis jakieś trickshota walnie? Nie, dobra. Bibi walnie i porobi kulką 100%. No, typowo. Jak jest kulka Bibi, to już wiadomo, jak to się skończy. Nie mów, że on teraz... Dobra, myślałem, że jeszcze będzie tak, że on nie trafi do bramki i to by było nieźle. Okej, okay. Ujujujujujujuj, ale oro. Ale oro, ale zdążyli odbić. No ale teraz już oczywiście ich nie ma na mapie, więc nie zdążą tego odbić. Dobra, tutaj Bibi, znowu kulka jakaś się podbija. Tak jest, moi drodzy, typowo. Jeszcze dobije tam... Ile tych kulek tam było? Co jest grane w ogóle? Wy tyfy, moi drodzy. Dobra, tutaj ulcik, ale niestety nie trafiony.
ten Serge wraca i teraz, moi drodzy, wbija się bardzo ładnie, odszedł, żeby nie dostać tego odrzutu od Serge'a. Wykeruje to jeszcze ten ziomek, czy nie? Tak, bardzo ładnie, no mądrze tutaj to rozegrał. Bardzo fajna akcja, moi drodzy. Dobra, ten się teamuje z nią, co jest? Trafi ultem. Jaki szef w ogóle, nie? Jaki szef, nie? Ładna akcja, moi drodzy. Dobra, następnie co my tutaj mamy? Pamka na solo, dobra, znaczy na duo, sorry. Ale ulcik Dynamike'a. Ładnie, ładnie, bardzo ładny ulcik, moi drodzy, tutaj. Dobra, tutaj jest co? Nokaucik jakiś grany. Ale oro, coś czuję, że zrobi. I jeszcze teraz pasuje, żeby gadżeta walnął. No właśnie. 300 IQ, no na nie jest mocny. Na nie jest bardzo mocną postacią. Przerzuci go? Tak myślałem, że go przerzuci. No i go teraz porobi. No ładna akcja, moi drodzy. Bardzo ładnie tutaj to rozegrane. Okej, tutaj podanie do Mortiska. Oj, Mortisek trafi bez problemu. Nie! Dobra, okej, tamten Mortis był odklejony. Już myślałem, że ten jest taki głupi i po prostu zamiast wejść do bramki to kopnął, ale na szczęście się udało to trafić. Okej, koletka tutaj obija na niewidzce. Oni myślą, że on tam przeleciał, a on tutaj się respi. Ładnie. Dobre, 300 IQ, widzowie, ale no pewnie on i tak przegrał raczej ten meczyk. Oj, ale tutaj było blisko, żeby kolega... O, no dobra, i tak padł. Nieważne. Ty, ale on padł. Aha, nie, dobra, bo tu jest hotdog. Padnie, ale on jest odklejony. Dobra, nie, ale padnie. Nie, przeżyje, dobra. Wy, tyfy, mało brakło. On tego bota to on sam naklepie, tak szczerze mi się wydaje. Dwa strzały, dawaj, jeszcze jeden. Dobra, już myślałem, że padnie, nie? Chłop nie miał w ogóle kiedy się uleczyć. Okej, kolejna akcja z nanim. Ej, akcja z nanim są OP. Okej? Co on tutaj zrobił? Oho, 300 IQ, no tak, wszedł w to i odpalił gadżet, żeby mu zadał damage. Ej, mocne. Nie, dobra, to już jest zbyt OP. Cześć, mieć takie 300 IQ i przewidzieć, co twój ziomek zrobi? Znaczy ziomek, no twój przeciwnik, nieważne. Okej, tutaj co, Nitek lepią, nie zdążyli naklepać jej? Nie zdążyli w ostatniej sekundzie. Mocne, widzowie. Dobra, tutaj Mortisek widzę, że jakieś oro zrobi na trójce. Tak, ulcik, dobra, jeszcze dwa ataki. No, nie, trafiłeś w ścianę, ty uposił. No zdążysz go porobić, ult. Dobra, bardzo ładnie, już myślałem, że mu się nie uda, ale na szczęście to wygrał. Okej, Mido jakiś wlatuje tutaj z ultem na tej max. Ajaj, mało brakło i by tutaj... Okej, dobra, to i tak ładna akcja. Ale myślałem, że już tutaj zestunuje wszystkich. Mało brakło, tak szczerze. Dobra, znowu jakaś akcja pewnie powalona Mortiskiem. Tak jest, moi drodzy, wjeżdża. No i pięknie. Piękna akcja Mortisem. No ja tak niestety nie umiem. Ja bym chciał tak Mortisem dobrze ogarniać, ale z Mortisem to mi nie po drodze, widzowie, od początku tej gry. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj się stanie. Trafi to na ucie? Ale unlucky, nie no kolego, jak mogłeś to tak spudłować? Starczyło trochę do góry podejść i by to wpadło. Okej, dobra, trafi bramkę. No ładnie to rozegrane. Dobra, lecimy, moi drodzy, ostatnie trzy akcje, zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze. Okej, Grey, to jest jakaś mapa taka wymyślona, dobra. Aha, przyciągnął go gadżetem, nawet nie zauważyłem kiedy, nie? I go przeteleportował. Mocne. Dobra, tutaj heści grany, tak myślałem, że właśnie wleci gadżecik i ucik, bardzo ładnie. No i teraz wystarczy, że będzie nawalał save, okej. I ostatnia akcja, moi drodzy, na dzisiaj. Co tutaj się dzieje? Ostatnie sekundy, moi drodzy. Padnie, walnął ścianę, dobra, 300 IQ i dzięki temu nie przegrali meczu. No to było dosyć mocne, moi drodzy. No to co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że ktoś w górę zasubskrybuje. Cześć.